Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Zapraszam Was serdecznie do pierwszego materiału w tym roku i jak zarazem pierwszego podcastu na kanale Xtreme Hardware. Jakiś jestem Darek, który tutaj ze mną w tym materiale będzie dyskutował, rozmawiał. Zaproponował, żeby zrobić podcast. Zresztą tak swoją drogą, że Aga mi od dawna głowę suszy i tak w końcu wyszło, że w tym roku w końcu ruszamy z tym tematem. Darek to mój kumpel, który zajmuje się również tematyką hardware. W ostatnim okresie też wkręcił się w Custom LC i wie, że jest to studnia bez dna, jeżeli chodzi o pasję, bo po prostu daje to tyle przyjemności, daje to tyle satysfakcji, różnych możliwości, kombinacji, chęci badania tematu, usprawniania i tak dalej, że naprawdę polecam każdemu, kto ma zajawkę w chęci rozwijać, wkręcić się w LC. Natomiast też Darek jest członkiem grupy facebookowej Bastion Pasjonatów Xtreme Hardware, tam gdzie tworzymy społeczność pozytywnie nastawionych do tematyki pasji i siebie zarazem, społeczność pasjonatów tematu. Także witam Cię serdecznie, Dariuszu, powiedz coś od siebie i jaką mamy tutaj koncepcję, jakie chciałbyś tematy poruszyć i lecimy z omówieniem tego i owego. No cześć Konradzie, cześć. Witam wszystkich. No tak, no mamy wizję tak naprawdę prostą, czyli miłe, przyjemne i rzeczowe rozmawianie na ciekawe, nowe tematy, czyli nowy sprzęt, jakieś nowe pomysły, ogólne omawianie rynku, jak wygląda sytuacja, wiadomo, LC i cała zabawa wokoło sprzętu, czyli po prostu tematy, które nas kręcą. I może też tematy, które nas jakoś drażnią, czy mocno ciekawią. I takim, myślę, pierwszym właśnie mocno ciekawym tematem, czy pozytywnie ciekawym to się okaże, jest premiera, która już za niedługo ma nastąpić, czyli RTX 3090 Ti. No i tutaj, Konrad, pytanie do Ciebie. Tak, RTX 3090 Ti. Tak, przepraszam. Zabawnie. Konradzie, co sądzisz o tej jakże tytanowej wersji RTX 3090? Jakby nie patrzeć, bardzo dobrze nazwałeś tą kartę tytanową wersją, ponieważ akurat Ampere nie doczekało się jeszcze Titana i wychodzi na to, że tutaj koncepcja Nvidia zmieniła z tymi kartami z jakiegoś powodu na to, że karty top-topu wyszły z titanowej, można powiedzieć, rodziny, która była odseparowana od Nvidia Titan X Pascal, już od rodziny GeForce i wróciły po prostu do rodziny GeForce, czyli RTX 3090, 3090 Ti, czyli Ti tak naprawdę już zostawiając jaja na boku, jak to było zapowiedziane. To po prostu analogia do chociażby Titana Kepler z 2013 roku i późniejszego refresha w postaci Titan Black, który był w zasadzie bliźniaczą kartą, różnił się tylko taktowaniami, rdzeniem pamięci, ilością ROPów, TMU, CUDA i generalnie to była ta sama karta. Analogicznie Titan X Pascal i później Titan XP. I teraz mamy podobną sytuację RTX 3090 i RTX 3090 Ti. Jakie są różnice między tymi kartami? Przede wszystkim 3090 Ti to karta, która posiada dwa bloki SM więcej względem 90 i w wypadku Founders Edition, tutaj skupiamy się na Founders Edition, 450 W TDP na DEF-ie versus 350 W TDP na DEF-ie w 3090. Jeżeli chodzi o różnicę tutaj w CUDASach, lecimy z pamięci 10752 CUDA na pełnym GA102 350 w 3090 Ti, 10496 CUDA w 3090 podstawowej, czyli GA102 300, 328 TMU i tensorów na 90 versus 336 TMU i tensorów na Ti. 82 bloki SM, co się przekłada na 82 akceleratory RT, rdzenie RT, 82 rdzenie RT na 90, 84 rdzenie RT na Ti. Pamięci 24 giga GDDR6X na tej samej szynie, czyli 384 bit na jednej i drugiej karcie. I przepustowość pamięci bodajże 931 giga na sekundę na 90 na DEF-ie versus 1008. Tutaj akurat mogę się mylić, bo nie pamiętam dokładnie, natomiast o co chodzi? Efektywne taktowanie GDDR6X na 90 to 19,5 GPPS versus 21 GPPS na 90 Ti, więc to jest tak naprawdę karta bliźniacza, nieznacznie podkręcona z dwoma blokami SM, czyli tam niecałe 2% więcej SM, TMU, tensorów, ROPów tyle samo, bo 112 dla obydwu kart i ta karta dostaje
no, nomenklaturę TI. No jakby to było RTX 3090 Super na przykład, to można to tak określić, ale TI jakby kojarzy się z jakimś solidnym wzrostem, a niestety tak to nie wygląda, tak? Także jakby jest to też niejako według mnie krok NVIDII w kierunku przyzwyczajania nas do kolejnej generacji, która będzie znacznie bardziej prądożerna, bo tutaj największą zmianą, która pozwoli odczuć prawdopodobnie dev versus dev, jak te karty będą latać w warunkach totalnie jałowych, defaultowych, można to tak określić, to może 4-5% za sprawą power limitu, bo jeżeli wyrównamy sobie zegar w zegar te karty, to więcej niż 2% na korzyść TI nie będziemy w stanie uzyskać, a tutaj akurat wychodzi, można powiedzieć, słabość amper na defie i konstrukcji autorskich niższych lotów, które mają na przykład niższe power limity, nawet od 400-watowego power limitu na 9000 po podniesieniu power targetu. I generalnie właśnie te ampery 3090 są anemiczne, jak ja to często określam, i nie są w stanie rozwinąć swoich skrzydeł. A przez to nie są rozwinąć w stanie swoich skrzydeł, to często też w testach wypadały nieznacznie lepiej od 80 standardowych w defie, od RTX 3080 powiedzmy 10-12%, gdzie realnie w momencie, jak się uwolni potencjał, mamy na przykład kartę, która chociażby te 450 W, tak jak 3090 Ti, posiadać w defie będzie, czyli na przykład Supreme X ze stajni MSI, bardzo fajna konstrukcja, czy 3090 Strix ze stajni Asusa, która ma 480 W po podniesieniu power limitu, no to wtedy jesteśmy w stanie 90 standardową już odskoczyć około 20% też odkręconego zegar w zegar 3080, 15-20%. A TI to można jest powiedzieć coś takiego na wstępie, karta, która powinna mieć miejsce, tylko wtedy ludzie by po prostu chyba się przerazili, że karta na defie ma 450 W. Nie? Trochę się rozgadałem, jak to ja, zwykłem się rozgadać, ale przynajmniej wiadomo, jakie są różnice między tymi kartami, jak na to patrzę. No. Po prostu refresh. Trochę za późno według mnie, bo o ile się seria RTX 4090 nie przesunie na kolejny 2023 rok, no to bodajże w kwartale 2022 roku powinna wjechać, no i będziemy się spodziewali wzrostu 60-80% realnie na 4090. Jest to możliwe, tudzież obkupione prawdopodobnie poborem 550-600 W, więc też jakby nie patrzeć, tak jak powiedziałem wcześniej, ten power limit 450 W na defie, na TI, to przygotowanie na kolejną topkę. No, dobra, dam ci coś powiedzieć. Bo... Jasne. Znaczy tak, ode mnie, z rzeczy ważnych, myślę, które się zmieniły. I są to rzeczy bardzo istotne, ale myślę nie dla osób takich jak my, czyli pasjonatów, osób, które te karty w większości będą wodować na przykład. Jest to rzecz prozaiczna, nazwijmy to, natomiast dla kopaczy cudo, czyli pamięci po jednej stronie PCB. Zgadza się. Bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś. O to chodzi. No, to jest jedna z największych zmian. Myślę, że inaczej, dla części osób, które może nie wiedzą, o co chodzi. Problem z RTX-ami 3080, 3090, 3000, teraz będzie 90 Ti, jest dla kopaczy taki, że jest problem z grzaniem się, powiedzmy, góry PCB, gdzie mamy tak naprawdę tylko radiator, który w większości nie jest nawet przytwierdzony, powiedzmy, termalpadami do PCB. I budzi to takie problemy temperatur, które występują. I o ile, powiedzmy, w RTX-ie 3080 jest to jeszcze w jakiś sposób akceptowalne, powiedzmy, bo te temperatury mogą zejść poniżej 100 stopni przy maksymalnej prędkości obrotowej wentylatorów, jakimś dobrym przewiewie podczas kopania, to jest to, powiedzmy, jakoś akceptowalne. Natomiast no, w 3090 mamy już pamięci po drugiej stronie PCB, czyli tego ciepła jest jeszcze raz tyle, bo jest tych pamięci po prostu więcej ilościowo. A drugi problem jest taki, że one nie mają żadnego stygu tak naprawdę z czymkolwiek, dopiero położenie jakichś termalpadów do radiatora, odpowiednika ciepła tak naprawdę w tym przypadku, nie nazwałbym tego może radiatorem do backplate'u, pozwoli jakoś zbić te temperatury. Natomiast no, w 3090 Ti ten problem zostaje zlikwidowany, bo mamy bezpośredni styk tych pamięci z radiatorem i jedyne, co nam wtedy zostaje, to schłodzenie w jakiś sposób PCB. Jest to dużo prostsze niż, no wiadomo, wychłodzenie pamięci jeszcze przez samo PCB. No wiadomo. Zgadza się, natomiast, mów, bo chciałem coś dodać od siebie, takie spostrzeżenia, ale jasne. To mów jeszcze, okej? No dla mnie osobiście lepszym rozwiązaniem, jako dla pasjonaty, jest rozwiązanie z 3090 z uwagi na możliwość zastosowania aktywnego backplate'u, który, oczywiście mówimy tutaj o custom LC wtedy, który pozwoli nam nie dość, że zbić temperatury bardzo, bardzo wyraźnie, co
co może gdzieś kiedyś pokażemy. No, ja będę miał teraz, ja mam tutaj wiedzę ci słowo, żebym nie zapomniał powiedzieć o tym. Niebawem będę może w lutym już montował materiał właśnie z testami 3090 Strixa na power limicie 482 wykręconego mocno, na nisko ustawionych wentylach i pompach w układzie, tak żeby wygrzać kartę w 7K w Red Dead Redemption 2, także tam było chyba 16 GB RAM zajęte, na pasywnym backplate'cie z nawiewem jedynie wciągający wentyl w mojej platformie do akurat na kartę owiewający, na VRM i na pamięci versus te same ustawienia, te same warunki z aktywnym backplate'em. Tak, także to będę w lutym pokazywał co jak i tutaj powiem jeszcze jedna rzecz, jest istotna, bo albo zaraz, bo to wszedłem ci w słowo, dokończ swoją myśl i ja zaraz powiem to, co chciałem powiedzieć a propos aktywnego backplate'u jeszcze tutaj. Tak naprawdę chodzi mi tylko o to, że dla nas jako osób, które chcą wykrzesać jak najwięcej z tej karty, pożądanym jest gromadzenie się jak ciepła na jak największej powierzchni. Czyli po prostu te pamięci po drugiej stronie PCB pozwalają nam zbić te temperatury jeszcze niżej, raz zachować jakiś komfort pracy wyższy, powiedzmy możliwość chłodzenia cieplejszą ciecą, co powoduje, że możemy mieć niższe obroty wentylatorów, na przykład niższe obroty pompy, po prostu nazwijmy to ciszę. No, przy 3090 no powiedzmy, że dalej możemy użyć aktywnego backplate'u. Pytanie, jak to się przełoży na późniejsze temperatury, wydajność OC, no jest to na razie do mnie gdybanie, nazwijmy to. No ale wydaje mi się, prawdopodobnie sprawdzę ten temat, bo będziemy na pewno jakieś konfigi na 3090 Ti budować, także ten temat zweryfikuję. Ja myślę, że tutaj można nawet się pozytywnie zaskoczyć, zależy do czego się używa sprzętu akurat. Dobra, chciałeś jeszcze coś dodać o backplate'cie? Tak, właśnie a propos tego, bo też często dość widziałem na zagranicznych forach a propos custom LC, jak ktoś na przykład chciał wodować 3080 podstawową bądź 3080 Ti i wodować w tym sensie, że jeszcze dorzucić aktywny backplate. No i często mu odradzano, że a, nic ci to nie da i tak dalej. I trzeba tutaj jasno zaznaczyć, że jest to nieprawda, że to nic nie da, ponieważ nawet jeżeli karta ma gołe, że tak powiem, PCB w kontekście pamięci na rewersie, więc jak 3080 i 3080 Ti mają tylko memki na stronie od strony rdzenia, nie mają jak 3090 na tyle PCB, no to oczywiście w momencie jak kanapkujemy kartę, to tak jak powiedziałeś, mamy większą powierzchnię odprowadzania ciepła, więc ten aktywny backplate, który nie chłodzi tych pamięci z tyłu, których nie ma, to tak czy inaczej wychładza tył karty, gdzie mamy przecież grzanie ze strony pamięci spod spodu, rdzenia, cewek, sekcji zasilania. No i to też na pasywce, na pasywnym backplate, nawet z nawiewem, czuć tam wiele gorąca. I w momencie, kiedy taką kartę, czy to jest 3080 czy 3080 Ti, też są na tyłkach, że tak to powiem, gorące, nawet na wodzie. I tam sekcja, powiedzmy, potrafi ponad 58-60 stopni osiągnąć, a na aktywnym backplate'cie nie dość, że zbijasz sobie temperaturę sekcji na przykład na 48 stopni, zwiększasz sobie też potencjał OC, bo zbijasz temperaturę rdzenia na przykład na zwykłym bloku jednostronnym, masz na przykład 52 stopnie na rdzeniu, a na aktywnym backplate'cie będziesz miał w tych samych warunkach na przykład 46 stopni na rdzeniu. Na pamięciach będziesz miał na przykład, dzięki temu, że cała powierzchnia PCB karty jest chłodzona, karta więcej ciepła oddaje do układu, no to będziesz mieć temperatury rdzenia, VRM i pamięci chłodniejsze, nawet na karcie z jednostronnymi modułami. I 3090 Ti tutaj też, mimo tego, że te pamięci będą bardziej się grzały, najprawdopodobniej z racji tego, że są wyżej taktowane i no wiadomo, więcej w kości, mamy większą pojemność w kości, więc pewnie też napięcia będą wyższe i stąd power limit 3090 Ti podniesiony jest na 452, bo to GDDR6X właśnie żrą swoje i to one są, można powiedzieć, odpowiedzialne za to, że ampery mają takie pobory, jakie mają. To jest kwestia właśnie GDDR6X. Więc też pozostaje pytanie, czy już mocno wyżyłowane pamięci na 3090 Ti będą pozwalały się podkręcać. Bo na przykład na 3090 dobre konstrukcje mające 450-480 W power limitu spokojnie dajesz efektywnie plus 1000, plus 1200 do 24/7. Nie odpala ci się korekcja, nie ma błędów na pamięciach, szczególnie aktywny backplate na 90 na to pomaga i masz, słuchaj, przepustowość pamięci ponad terabajt na sekundę. Ja w swoim Strixie 90 ustawionym do 24/7 na plus 80 na rdzeniu i plus 1000 na memkach
z power limitem na 400, mam tam bodajże właśnie 1012 giga na sekundę przepustowości. A jak ustawiam na 480 W, no to wiadomo, mam jeszcze tam troszkę większą wydajność. Z 5% względem 400 W, ale do 24x7 trzeba na 400, do benchy czy do jakichś zajawek 480. No także tutaj też zobaczymy, a propos jak jesteśmy przy takiej konstrukcji właśnie, topowej, autorskiej, to żeby również na przykład taki Strix analogicznie 90 Ti zapewnił wyższą wydajność niż 2%, albo w ogóle nawet te 2%, od 3090 Strixa, to powinien mieć power limit na defie z 500 W, a po podniesieniu do 580 możliwość mieć taką, tak? No, 100 W większy generalnie power limit powinna ta karta mieć, żeby jakkolwiek była sensowna dla posiadaczy topowych autorskich modeli. Analogicznie MSI, na przykład Supreme X, EVJ FTW 3 Ultra, już o Kingpinie nie wspomnę. Także tutaj tak rozwinąłem trochę ten temat. No. To ja może kończąc temat aktywnego backplate'u, podam jakiś przykład, żeby tutaj było, powiedzmy, konkretnie. Ja zwodowałem swoją kartę stosunkowo niedawno, powiedzmy 2 tygodnie temu. I bardzo ważne dla mnie, podczas kopania temperatury na pamięciach, na razie, tutaj pozaznaczam, to nie jest, to nie są temperatury, które można brać za pewnik, to nie jest nic 100%, inaczej, to jest dopiero, powiedzmy, faza testów na tej zasadzie, z kilku powodów, jednym z tych powodów są termopady firmy EK. I to jest bardzo ważny temat, warto, żebyś to omówił. Tak, to jest coś, na czym będę się rozwodził. Na razie powiedzmy, że ten temat maksymalnie uproszczę z uwagi na brak dokładnych testów, czyli termopady EK mają swoją przewodność cieplną, która jest niewybitna. Bardzo ładnie to na razie nazwę. 4 WMK dokładnie, z tego co pamiętam. Nawet nie wiem, czy nie 3,5 te, które ja mam. Jest taka możliwość. Jeszcze zaraz, gorzej, kurna. Zaraz sprawdzę, no. Ale o co chodzi? Temperatury podczas kopania Ethereum na pamięciach przy ustawieniach, już powiem, żeby nie było, 76% power limit plus 1500 memory clock i core clock minus 300. Temperatury na pamięciach potrafią, zresztą dokładnie powiem, może tak, dobijać do, powiedzmy, bardzo inaczej, są bardzo duże. No nie będziemy tego po prostu nazywać inaczej. Dobijają do 102 stopni. O kurde. To na RTX-ie 3080, tak. Strixie. Tak, 3080 Strix przy poborze prądu max 291 W. Temperatura rdzenia maksymalnie 39,8 stopnia Celsjusza. I teraz uwaga. Jaki hash rate tak swoją drogą masz tutaj? Bo w ogóle tak swoją, rzeczywie te słowo, przyznałeś się do kopania, to wiesz, zaraz cię niektórzy mogą zlinczować, spalić i tak dalej, nie? Pół żartem, pół serio. 102,5 megahasza. No i teraz tak. No to ładnie przy tym poborze. No. I teraz tak. Co, ile odprowadza nam backplate? Powiedzmy, tutaj pasywne. Teraz, kładąc wentylator na backplate'cie, w taki sposób, żeby delikatnie odstawał, po prostu, żeby był w stanie wepchnąć powietrze na backplate i wiadomo, w jaki sposób je usuwał z tego backplate'u, jestem w stanie zejść tylko tym 2 do 4 stopni Celsjusza. Co jest, myślę, bardzo dużą różnicą, zauważając, że to jest tak naprawdę tylko nawiew na prostą powierzchnię. To nie jest żaden radiator, to jest tylko backplate, który tak naprawdę tą powierzchnię w porównaniu do każdego innego radiatora ma żenująco małą tak naprawdę, plus te termopady EK, które tam są, nie przewodzą tyle ciepła, ile mogłyby, na przykład Gelidy Extreme czy Gelidy Ultimate. Dobrze mówię? Ultimate. Extreme mają 12,5 WMK, z tego co pamiętam, czy tam 13, a Ultimate 15. No. Hmm? Już nie mówiąc nawet o Thermal Grizzly, dobrze mówię? Thermal Grizzly, nie pamiętam nazwy. Ale w każdym razie jeszcze mają chyba 2 waty na metr Kelvin więcej. Także tutaj to już naprawdę, myślę, byłby to konkret. I już po tym widać, to jest 2 stopnie przy zwykłym nawiewie, przy chłodzeniu cieczą, aktywnym backplate'cie. Te temperatury, myślę, pójdą w dół niesamowicie, co na razie poddajmy pytaniu, że tak to powiem, czyli nie wiem ile, wydaje mi się, natomiast na pewno sobie tego nie odpuszczę, na pewno to sprawdzę, na pewno dam znać.
A jaka jeszcze jest różnica, jaką zdołałeś zauważyć, to bardzo też widać w grach i w kopaniu tym bardziej, między standardowymi EK, termopadami, a na przykład gelidami, o których mówimy. Znaczy, co możesz zauważyć na pamięciach, na przykład po wyjściu z 3D trybu czy kopania na przykład, nie? To znaczy temperatury na EK spadają wolniej. To nie chcę teraz mówić, jak duża jest różnica, z uwagi na to, że... No ja pamiętam mniej więcej, no, także mogę powiedzieć zaraz. No to inaczej, ja to przetestuję dokładnie, będę mieć tutaj powiedzmy 2 tygodnie oblatane na EK, potem 2 tygodnie właśnie oblatane... Właśnie ty weź to akurat, obadaj w kopaniu, bo w kopaniu nie sprawdzałem, ja się jeszcze w kopanie nie bawiłem, szczerze mówiąc, ale nie ukrywam, że wiesz co, w ogóle tak swą drogą, jak jesteśmy przy tym temacie, to beznadziejne ma wiele osób podejście, smęcą tam na tych forach i tak dalej, że kurde, przez was kart nie ma, przez tam do tych ludzi, którzy ogarniają. A prawda jest taka, że rynek wygląda jak wygląda, czasy są jakie są, tak wygląda sytuacja rynkowa, jeżeli ktoś trzyma rękę na pulsie, interesuje się tym, to niech sobie zarabia, kurczę, niech sobie kopie, korzysta z tego, póki to jest. Jeszcze, że powiem, że mam zamiar też w tym roku się w to pobawić. Wcześniej nie miałem na to czasu, w ogóle jakoś mnie to nie interesowało, ale jest duży problem i to, co mnie motywuje, jest duży problem z odprowadzeniem ciepła, czyli jest dla mnie coś, co ja mogę zrobić. Nowe wyzwanie z LC, bo ja bardzo lubię różnego rodzaju wyzwania i dlatego też mój prywatny konfig jest doszlifowany do perfekcji właśnie. Był jednym wielkim wyzwaniem i daje mi tyle satysfakcji, ale o tym to zupełnie inny temat. Natomiast właśnie jest wyzwanie, kopanie, to będzie fajnie odprowadzić odpowiednio ciepło i mnie to nawet motywuje do kopania, a przy okazji coś tam zawsze się uda uskrować dodatkowo. No. Także fajnie, żebyś zrobił testy w kopaniu. A ja mogę powiedzieć, jak to wygląda w grach, jak już zauważyłem, między tymi termopadami. No to jasne, jasne, mów, może to tak będzie na zakończenie akurat tej karty i potem polecimy dalej. Tak swoją drogą, słuchajcie, to leci zupełnie tak na spontanie, wiadomo, więc w naturalnej formie, jaka powstanie. I w ogóle jeszcze dodam, bo teraz mi wpadł pomysł do głowy, jakąś tam muzykę podrzucę, żeby się fajnie tego słuchało i jakiś obraz może lot przez przestrzeń kosmiczną dla tych, którzy akurat nie tylko będą słuchać, ale pooglądać, co będą chcieli, na przykład popatrzeć w monitor, więc będzie to płynąć. No i jestem bardzo ciekaw, jak w ogóle wyjdzie ten podcast, więc będzie w formie 1:1 z jakimiś tam skrzypieniami krzeseł i tak dalej, zobaczymy, będzie śmiesznie. Dobra, ale wracając do tematu, no to tak, załóżmy na... I to na pasywnym backplate, nie na aktywnym, ale potem przykład na pasywnym, gdzie są większe temperatury, gdzie jest jeszcze większy, można powiedzieć, problem z odprowadzeniem tych temperatur. No to załóżmy, wychodzimy z gry, gdzie graliśmy w 4K dłuższy czas na przykład, albo jeszcze wyższej rozdzielczości, także układ się nasycił, karta się zdążyła nagrzać, na przykład 2-3 godziny i była temperatura nakręconych GDDR6X, na przykładzie 90, na przykład 72 stopnie. No i na termopadach EK po wyjściu z gry, kiedy karta wchodzi znowu w tryb idle, mały pobór prądu, niskie zegary i tak dalej, mamy tak, zrzut 70, 68, 64, 57, 50 na przykład, albo co upraszczając, co 3 na przykład stopnie na sekundę, czasami ta temperatura spada, aż spadnie na przykład do 33 stopni na karcie. No i teraz tak, jak mamy gelida, no to nie osiąga nam powiedzmy w tych samych warunkach karta, znaczy memki nie osiągają 70 stopni, ale na przykład 62 stopnie, więc 8 stopni różnicy, a to już naprawdę dużo w tym wypadku. I temperatura od razu z tych 62 stopni w sekundę dosłownie spada na przykład na 29 w idlu. Pyk, i już jest. Mamy taką różnicę za samą sprawą wyższej specyfikacji, że to określę, termopadu w kontekście odprowadzania ciepła. I oczywiście im większa będzie ta temperatura, więcej będzie do odprowadzenia, im większa będzie wydajność też układu LC, tym większe te różnice będą. Im większy zakres temperatur, tym więcej się zobaczy. Piotrek Orkisz, tak swoją drogą serdeczne pozdrowienia dla ciebie, Piotrku. Testował chyba w jakiejś stacji roboczej przy paru kartach akurat, że chyba nawet 15 stopni miał różnicy między EK a gelidami, tak? W konstrukcji parokartowej. To też wiadomo, więcej tego ciepła tam było i większy piekarnik w tym wypadku. Mimo tego, że bardzo chłodna stacja i wydajna, nie? Ale piekarnik w kontekście, że to było tak złożone. Taka kanapka z kart, wiadomo o co chodzi. Dobra, to tak. To idźmy dalej. Myślę, że tutaj też... Przejdźmy do drugiego refresha. A właśnie, ten refresh jest ciekawszy niż TI 3090, tak, szczerze mówiąc. Zgadzam się, czyli żartobliwie mówiąc RTX 3080 Super. Tak, to pasuje. No tak, wersja 12-gigowa, którą w ogóle tak z partyzanta Nvidia wypuściła. Nawet
recenzji, w ogóle sterowników jeszcze nie udostępniając, także może teraz, bo ja dużo gadałem, to teraz ty się wypowiedz. Jakie masz przemyślenia na temat RTX 3080 12 giga AK Super? Nazywajmy go 3080 Super po prostu. To jest bardzo ciężkie pytanie, bo to jest karta, na temat której mogę powiedzieć... O, może tak, lecąc po kolei. Mamy lepszą przepustowość pamięci, co jest świetne, szczególnie do wyższych rozdzielczości, co karta nam na to pozwala, więc tutaj naprawdę super. Dwa, oczywiście dla górników. Także tutaj kolejny plusik, chociaż LHR... Słuchaj, będzie a jak to, tak swoją drogą, tak? Jak 3080 super będzie na pewno LHR-em, no tak, tak. LHR, ale teraz tak sobie pomyślałem, jakie by było, jak 3090 Ti byłoby też kartą z LHR-em. Znaczy, z tego, co, nie z wiemy tego, nie powinna być, ale zobaczymy. No, nie złe, tak, tak, tylko z tego, co już się zdążyłem dowiedzieć i nie wygląda to ani trochę jak żart, jest już możliwość przebicia się przez barierę LHR-a. No to wiem, jak najbardziej. Temat ruszany, może kiedyś wspomnimy jeszcze coś ciekawego na ten temat. No i tutaj, bo przede wszystkim, dla osób, które nie wiedzą, w przypadku RTX-ów 3000, i to nie tylko RTX-ów 3000, ale tak samo Radeonów, RX-ów, wszystkich VEC 64, 56 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bottleneckiem w kopaniu nie jest rdzeń, tylko pamięć. Problem jest taki, że karta ma na tyle proste działania do wykonania i jest to dla niej na tyle, nazwijmy to, proste, że ona nie ma problem z tym, żeby wyrobić z transportem informacji tak naprawdę do rdzenia. Także tutaj im szersza szyna, im większa prędkość pamięci, im wyższy overclocking tych pamięci, tym uzyskujemy więcej megahaszy. Po prostu ta przepustowość jest dla nas kluczowa. Dlatego myślę, że jeżeli 3080 Super, czyli ta wersja 12-gigabajtowa, zostanie odblokowana, a myślę, że nie jest to duży problem, to będzie łakomym kąskiem dla wszystkich górników z uwagi właśnie na to, że powiedzmy nie będziemy mieli 102 megahaszy, te, które mamy, a na przykład 110. Jasne, różnica niewielka, natomiast jest to różnica, która już pozwoli im w jakiś sposób nabić dodatkową wydajność. Powiedzmy, że różnica w cenie nie będzie na tyle duża, żeby ich to odstraszyło. No tak, to jest 100 dolców wedle MRSP. No dokładnie. No myślę inaczej. Prawda jest taka, że dla osób, które tutaj, no, niestety ja nie jestem, ale może kiedyś nam się uda, kupują po setki, jak nie tysiące kart, a są tacy ludzie, to im ta cena, powiedzmy, jeszcze spadnie w jakiś sposób. Będą w stanie sobie to wszystko nadrobić do tego stopnia, że będzie to dla nich wyjątkowo opłacalne. Kolejny plus, też dla kopaczy, 12 GB pamięci. Ten blok, który zapisujemy sobie w pamięci karty do kopania, zajmuje też konkretną ilość miejsca. Obecnie przekroczył prawdopodobnie, powiedzmy, że jestem średnio zorientowany na obecną chwilę z uwagi na to, że ten zapas pamięci posiadam, przekroczył 6 GB, także takie karty jak 1660 Super już nie będą starczały. To jest, powiedzmy, plus dla osób, które te karty chciały kupić. W rzeczywistości te ceny i tak nie spadają. Dlaczego to jest kolejny temat, powiedzmy? Oczywiście, że ceny nie spadają, bo tu nie chodzi tylko o kwestie niedoborów komponentów, ale tutaj chodzi o generalnie to, że korporacje, które są łasa na kasę, trzeba to nazywać po imieniu, zobaczyły, że na tej sytuacji mogą zarobić, a też różnego rodzaju kryzysy specjalnie są wywoływane na świecie, finansowe od lat, po to właśnie, żeby te korporacje zarabiały. Nie jest to żadna tajemnica i ludzie, którzy są na tyle ciekawi świata, który ich otacza, po prostu drążą, szukają tematy, tak? Na te rzeczy to nie jest żadna, mówię, tajemnica, jest masa po prostu dowodów na każdym kroku, tak? I tak działa świat, korporacje są po to, żeby zarabiać, więc nie ma żadnego absolutnie powodu, żeby te korporacje dawały sprzęt w niższych cenach, skoro się sprawdziło to, że ludzie i tak kupią, tak? Bo można powiedzieć, że górnicy kupią każdą ilość, ale tak naprawdę kto stoi za kryptowalutami? No to też trzeba sprawdzić, drążyć. Dokąd podąża pieniądz, jak działają tak zwane właśnie odłamy korporacyjne
megakorporacji. Także no, inny temat, ale to mówię, nie na ten kanał, nie na nawet w ogóle ten tutaj temat, może zawsze prywatnie można porozmawiać, chociaż jak jeszcze na innej platformie będziemy się rejestrować, bo planuję na zupełnie innej platformie wolnej od cenzury się zarejestrować i tam będę mógł sobie porozmawiać na spokojnie na tematy takie świadomościowe, w których też 20 ponad lat siedzę, się tym interesuję. Dobra, wracając. Tak, mamy 12 GB pamięci. Także pozwala nam to bez najmniejszego problemu nie przejmować się, powiedzmy, o rok dłużej tym, czy będziemy mieli wystarczającą ilość pamięci na blok, który będziemy zapisywać sobie, pamięci do kopania. Co dalej? Mamy trochę więcej rdzeni. Tutaj Konrad musi mnie poratować, bo... Wiesz co, nie pamiętam dokładnie, ile to jest rdzeni, jeżeli chodzi o liczby, ale generalnie dwa bloki SM. Dwa bloki SM to też tam będzie około 200 rdzeni, po 8 chyba TMU, 2 RT. Nie pamiętam akurat wypadku w tej karcie, wiesz, bo mało mnie to jakoś interesowało. Natomiast najważniejsze tutaj właśnie szyna, tak? 384 bity na GDDR6X, znaczy GDDR6X na 3080 super versus 320 bitów na podstawowym RTX-ie 3080 nie super, czyli 10 giga versus 12 giga. Właśnie ta przepustowość pamięci. No i power limit. W defie na F-Founders Edition 320 na 3080, 10-gigowej i 350 W na 3080, 12-gigowej. Generalnie fajna karta, bardzo przyjemna. No. Tutaj można wspomnieć, jak to wygląda w kontekście 3080 Ti, bo też wiele osób mówi, że ta karta spowoduje, że sens straci kupno 3080 Ti, bo po co to komu? Taki Januszowy głos musiał mi się zrobić, bo wiesz, śmieję się z takich tam głupich gadek, nie? Po co to komu i tak dalej. No kurde, po to, że ktoś inwestuje więcej i potrafi z tego wycisnąć więcej, albo po prostu chce lepszy sprzęt, tak? No, ta wydajność jest jednak na tyle ciekawa, że 3080 to 3080 Ti w wypadku kart, które nie trotlują, nie są anemiczne, w wypadku i80 i 80 Ti zamyka się w okolicach 15-18%, więc bo generalnie różnica między 3080 Ti a 3090 to jest zegar w zegar około 2%. W ogóle między 3080 Ti a 3090. Też na Extreme Hardware właśnie na kanale jest materiał, jak w większych rozdzielczościach sobie radzi 3080 Ti versus 3090, nawet tam 6800 na 2880 z ray tracingiem, z DLSS, różnymi trybami, także można zobaczyć, że te 3080 Ti, jak ludzie często mówią, że 12 giga VRAM to za mało, to absolutnie nie, sam się zaskoczyłem. Ta karta jest tak wydajna, ma tak wysokie przepustowości pamięci, że naprawdę radzi sobie świetnie z tymi 12 giga VRAM na bardzo wysokich rozdzielczościach. No i jest są czasami wypadki, gdzie tego VRAM brakuje, bo masz na przykład 20 zajęte na 90, a na 3080 Ti no już masz limit totalny i masz na przykład jedną, dwie klatki versus zabójcze 15 klatek na 90 w jakimś tam trybie hardkorowo wymagająco graficznym, tak? W 6880 na 2880. No a tutaj między 3080 12-gigową do 3080 Ti w warunkach uwolnionych potencjałów możemy mieć jakieś, ja wiem, 13% do 17, coś takiego, 18, nawet czasami względem 3080 Ti. No, ja bym tutaj zaznaczył jedną ważną rzecz i myślę, że to jest... Na korzyść 3080 Ti oczywiście, bo 3080 Ti, żeby jasne było, karta szybsza, tak? Więc jest to różnica jakaś tam w większych rozdzielczościach istotna między 3080 a 3080 Ti, a między 80, 10-gigową versus 12-gigowa. Najbardziej w kopaniu się to sprawdzi i 4K. No, coś, co ja bym jeszcze zaznaczył. Wydaje mi się, że nazewnictwo NVIDIA tutaj nie jest przypadkowe, nie bez powodu to karta się tak nazywa, bo wydaje mi się, że to nie jest po prostu karta, która ma być kolejna, powiedzmy to, czyli nie ma być hierarchii, powiedzmy 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 w cudzysłowie super, 3090 i 3090 Ti. Wydaje mi się, że ta karta po prostu będzie miała, powiedzmy, na tyle niewielki, choć jednak będzie to przeskok, że po prostu wydaje mi się, że to będzie refresh, który wejdzie zamiast karty 10-gigowej. No tak, tak. Też mi się tak wydaje właśnie, wiesz, bo to bardzo fajna karta jest w ogóle i też różnica między jest usprawniona, taka 80 dająca dużo satysfakcji więcej, naprawdę dowalona i też nie skanibalizuje w żaden sposób 3080 Ti, czy tym bardziej 90, bo te karty no i w kontekście gier na wyregulowanych oczywiście platformach, no uwolnionych potencjałach kart, zapewniają jednak wydajność na tyle,
już przy mocach i tak obliczeniowych tych sprzętów i wydajnościach, jakie zapewniamy, to dodatkowe te procenty, czy 15, czy 20 dla TI90, no to tam już tak upraszczając, uśredniając wszystko bardzo łopatologicznie, to jest jednak różnica istotna w wysokich rozdzielczościach, tak? A karta na tyle fajna, że też dużo, dużo osób narzekało, w ogóle bezsensownie, bo to nie jest tak, że te 10 giga VRAM to nawet w 4K za mało, nie licząc jakichś hardkorowych przykładów wycieków pamięci jak Far Cry 6, ale ogólnie te 10 giga VRAM naprawdę na 3080 nie było jakimś większym problemem, ale no, ludzie często patrzyli na lokację i myśleli, że zaraz pamięci zabraknie. Więc na 3080 12 gigowej jakby ten element będzie taki bardziej, można powiedzieć, zapewniający spokój psychiczny, tak? No i też pozostaje kwestia oczywiście dostępności tych kart, no i zapomnijmy, że te karty w ogóle będą, jakiekolwiek karty nie są dostępne wedle ceny startowej MRSP, ceny sugerowanej. No, podejrzewam, że w sumie jak obstawiasz 3080 12-gigową, jak w ogóle będzie dostępna gdziekolwiek do kupienia, jaką cenę przewidujesz i co o tym myślisz w ogóle? Temat jest bardzo ciężki, bo te ceny tak naprawdę zależą od konkretnego sprzedawcy, od konkretnej chwili. Na chwilę obecną wydaje mi się, bo tu jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, różnica między 3080 a 3080 Ti nie jest olbrzymia. To jest moim zdaniem bardzo istotna rzecz. Znaczy, ale mówisz cenowo, czy... Nie, na chwilę obecną, chcąc kupić na przykład 3080 a 3080 Ti, to nie jest przepaść. To nie jest to, co było między, nawet połowicznie, między 3080 a 3090. Jak te ceny, bo ty śledzisz cały czas ceny, jak to wygląda na ten moment? No, bo to jest bardzo ciężkie pytanie, bo sprawdzałem tydzień temu, to się już mogło pozmieniać. A powiem ci tak, przykładowo powiem ci. No, ja jak ostatnio sprawdzałem, to chyba 3080 Ti stały po 9 koła, 3080 po 8200, coś takiego. No to kurde, 7900, 8200. No tak, mamy... To już są groszowe sprawy. To mamy tak, RTX 3080, dobrze widzę? Dobrze widzę, 3070, a to mnie zrobili w konia. Sprytnie. Dobra, Computronic, żeby nie było. I tak, 3080 Aorus Extreme Waterforce, wersja 10 GB, dostępna. Ale wersja z IO czy wersja z blokiem? Z blokiem. Z blokiem, okay. 7590 zł. Zobaczmy coś bez bloku. A, okay. O, mamy. Bez bloku Zotac RTX 3080 Trinity OC. 6600... A, niedostępna. Dobra. A to anemiczna karta, niski power limit. A jakaś konstrukcja ciekawsza, Suprimix, EVGA F3. Już tutaj patrzę. Aorus Xtreme czy Strix, Asusowy. Dobra, wejdziemy na wszystkim znany i kochany X.com. No i patrz, wszystko niedostępne. Jak jeszcze patrzę, ile temu to było, no nie? Nie może być, nie może być. Przecież wystarczy tylko poczekać i karty są. Tak swoją drogą, kto się zaopatrzył i nie wierzył w te powtarzające się od wieków, wystarczy stanieje. Tylko poczekać. No, dokładnie. No, stanieje, 200 zł. Poczekam 3 miesiące albo rok i stanieje 200 zł. No, dobra. Podrożało 5 tysięcy. No to kto się nie dał na to złapać i dorwał kartę, no to się ustawił dobrze, nie? Znaczy no... Także tak. Można sobie teraz spluć w brodę, no nie będę tego ukrywać, ja byłem jedną z tych osób, które powiedzmy miały nadzieję, że się sytuacja uspokoi. No ale dobra. Ja wiedziałem od razu, jak będzie, mówiłem, przestrzegałem. Na szczęście się zaopatrzyłem w swoją karcioszkę na samym początku za dwukrotnie niższą cenę, niż bym teraz musiał za nią dać, więc też mnie to cieszy, jakby nie patrzeć. Nie? I sporo osób, też powiem ci, pamiętasz, jak sprzedawali ludzie 2080 Ti po 2 koła? Tak. No to jeden nasz znajomy, pozdrawiam tutaj anonimowo, niewymieniane imienia i tak dalej, bo żeby nikt się tam nie domyślił, kto tam co robi, ale według mnie dobrze zrobił chłop, kupił parę 2080 Ti. Jeśli dobrze za grosze, pamiętam. Później sprzedało po 2200 i później sprzedało po 5 koła, jak wszystko poszło w górę. Bardzo dobra inwestycja, wiedział, śledzi rynek, wiedział. Nie widzę nic z tym złego, warto zarabiać na tym wszystkim, jeżeli człowiek się interesuje, pasjonuje tematem, śledzi sobie różne ceny i tak dalej, tendencje rynkowe. Czemu ma sobie nie dorobić w taki sposób? No to tak, Konradzie. 3080 Extreme Waterforce od Gigabyte'a, 8000 zł. 3080 Ti Gainward Phoenix, oczywiście z LHR i jedna i druga karta, 9800 zł. Na chwilę obecną. Ale okej, powiedz mi, czy te karty są dostępne? Czy tak, te, które sprawdzasz, te dwie są dostępne. Okay. Te dwie są dostępne. Okay. Czyli mamy różnicę 1800 zł.
inaczej, to karty z RHR mniej więcej tak stałe. 1800 zł i tutaj skok do 3090 to jest myślę kolejne 6, 6,5, 7 tysięcy. Oczywiście mówimy o czymś wartym uwagi. Omijamy oczywiście z daleka MS i Ventusy. Tak, tak. To jest temat, temat do poruszenia. Totalna lipa, totalna lipa. Temat tak. do poruszenia, myślę, w którymś z podcastów. Ale na przykład taki Strix czy Supreme X, no to już jest, myślę, dodatkowe 6-7 tysięcy złotych, czyli no wszystko jest olbrzymi. No tak, to zobacz, jak analogicznie, właśnie to widać po prostu, że Nvidia też traktuje tą kartę jak Titana 90 i 90 Ti, bo analogicznie 2080 Ti za 5500 jakoś, Titan RTX za 13700. No właśnie, 14 tam później podrożą, tak? No, bo w kontekście gier, to jak ktoś chce mieć kartę do pogrania i to nawet naprawdę w bardzo wysokich rozdzielczościach 3080 Ti, to jest fenomenalna karta, jest świetna karta, jest niedoceniana. W ogóle dużo recenzji, nawet pamiętam na Gamers Nexus mówili, że ta karta to strata piasku. No co za bzdura w ogóle, jak strata piasku? No daje naprawdę dużego kopa. Zaznaczam, przy wyregulowanych platformach, nawet już nie chodzi o same platformy, bo to oczywiście też jest bardzo istotne, ale chodzi tutaj powiedzmy na optymalnie dobrze wyregulowanej platformie, nie po prostu XMP do przodu, a auto wszystko, ustawienia chaotyczne totalnie jakieś na procku z niskimi PC, tylko na po prostu porządnie ustawionej osoby, która nawet średnio zaawansowana, czy tam cokolwiek ogarnia, na średnio ustawionej, ale optymalnie platformie. W momencie, kiedy mamy po prostu wysokie power limity, te karty są w stanie rozwinąć skrzydła. No to tak jak mówiłem, różnica między 3080, 10-gigową tutaj do niej liczmy, a 3080 Ti, no to tam będzie te 15%, tak? Między 3080 super, czyli 12-gigową, powiedzmy, będzie 13%. Bliżej tych mniejszych wartości się trzymajmy, niż wyższych. No to kurczę, to jest mimo wszystko fajny deal, nie? Za relatywnie no tak, mało. Ale do 90 w kontekście gier, jak kurczę masz dopłacić 6-7 koła, to naprawdę możesz niezłe LC zrobić za te 7 koła. No nie dual loop, nie, zrobisz konkretnego single loopa za około 7 tysi na trzech chłodnicach, 360, dwie 360, dobrymi wentylami to obłożone, konkretne złączki, bloki kozackie i tak dalej i robisz fajne LC za 7 koła na 3080 Ti i na przykład na 12900K. Tą różnicę, nie? A jak chcesz kartę top-topu, czy to jeszcze do kopania właśnie, albo mieć te 2% dla zajawki i w ogóle, no wiadomo, może się w montażu przydawać. Mi często 16 giga, 17 giga, jak Adobe Premiere montuje, zjada VRAM-u, także się przydaje ten VRAM, no to wiadomo, że wtedy 90 spoko, ale kurczę, no na ten moment 3080 Ti, świetna karta. Koza. W pełni się zgadzam. I może z uwagi na to, że już nagrywamy tutaj na powiedzmy te 40 minut, A spoko, to i tak możemy nawet na jednym temacie się skupić. Tak, tak swoją drogą, wcześniej, czekaj, tutaj powiem słuchaczom jedną rzecz. Wcześniej popłynąłem z jednym tematem, z którym nie powinienem na kanale YouTube'owym, cenzura Big Tech i tak dalej. Tego typu rzeczy warto mieć na uwadze. Powiedziałem parę rzeczy, więc będę musiał to wyciąć, więc wy tego nie usłyszycie, ale na innym, może na innej platformie za czas jakiś też założę kanał Xtreme Hardware i wtedy bez totalnej cenzury. Także. Tak, coś tam będzie zmienione. Okay, z uwagi na to, że mamy ten jeden temat, to może trzymając się dalej... No tak, tego... też chciałem zaproponować, bo fajnie, poświęćmy ten odcinek kartą po prostu. No. Powiedz mi, co myślisz o takim na przykład 4090, tylko nie w kontekście pamięci GDDR6X, a HBM2. Jak w ogóle, jaki jest twój stosunek do pamięci HBM2? Wiesz, ci mówię, wiesz co, pamiętam na przykład na Titanie Volta, fajna karta w ogóle, jak wyszła, to jakieś 25-30% szybsza od Titana XP, tak, nie, X Pascal, od XP 25%, no i świetna karta w ogóle do obliczeń, do renderingów, do operacji na sieciach neuronalnych, tak? Ogromna wydajność AI tak naprawdę. Tam były tensory pierwszej generacji, 640 tensorów pierwszej generacji, których w ogóle nie można było zaprzęgać do DLSS. Niestety, jak się pojawiły Turingi później, mające tensory drugiej generacji, Ampery mają tensory trzeciej generacji, ale pamięci HBM2 naprawdę zapewniały ogromne przepustowości, a jakby nie patrzeć, nawet większe przepustowości niż, wiadomo, GDDR6X, tak? Pozwalające na świetne wyniki też w kopaniu. Titan Volta, z tego co pamiętam, chyba kopie jak szalony, prawda?
A już ci powiem dokładnie ile, bo to jest do sprawdzenia. Wydaje mi się, że delikatnie więcej. Chwilka, tylko czy Volta. Titan V, tak. Titan Karta V. z 2018 roku, z tego co pamiętam. Czy tam 17. Hash Świetny rate, Titan. Aha, już ci powiem, panie. O, 68,5 MHz. Tak dla porównania. A nie, no to. To jest. To znaczy, nie. To jest ma niskie dobry wynik. Takty. Niskie takty ma na tych HBN2. Znaczy inaczej, to i tak jest dobry wynik, porównując. RX 5700 XT, 51 do 54, 55 w skrajnych przypadkach megahaszy. 1080 Ti okolicy 45. Czyli tutaj no widać różnicę taką naprawdę. To inaczej, warto podkreślić, że z kart, które kopią dużo, mamy RTX 3080. Mówimy tutaj o powyżej 70 megahaszy. 3080, 3090 i Radeona 7. I nie ma nic więcej. Także ten wynik jest naprawdę świetny, bo to jest okolicy właśnie 70 megahaszy. To no jest właśnie, naprawdę. Wiesz co, tak sobie teraz patrzę w ogóle, porównując przepustowości. Titan V myślałem, że większą ma. Porównajmy do Titan RTX, czyli Turinga pełnego. Bardzo fajna karta. Titan RTX 672 giga na sekundę, przepustowość pamięci, oczywiście patrzymy na wartości DEV, przesilnienie 384 bit na GDDR6, tak? TU-102-400, pełny Turing. I teraz patrzymy sobie na Titana V, czyli GV-100-400, to nie jest pełne GV-100, Titan wersja 300-gigowa Jensen, czy tam całe edition, to było pełne GPU, 5320 CUDA z tego co pamiętam, Titan V ma 5120 CUDA i ma HBM2 na szynie 3072 bity i 652,8 giga na sekundę przepustowość pamięci, gdzie 3090, więc tutaj nawet Titan RTX ma mimo wszystko większą tą przepustowość, większe taktowania, tak? Bo Titan V ma po prostu niskie taktowania stosunkowo pamięci, jeżeli chodzi o HBM2, no bo te HBM2 mają wysokie przepustowości, ale są nisko taktowane. Tak na to trzeba patrzeć. Efektywny zegar 1700 Mbps, gdzie 14000 Mbps ma Titan RTX przy GDDR6, a 3090 przy GDDR6X 19500 i ma przepustowość 935,81 giga na sekundę. Także teraz, odpowiadając na twoje pytanie, w dość zawolowany sposób do tego dochodząc, 4090 na HBM2, kwestia tego, jak wysoko będą taktowane te HBM2, ale niech będą taktowane dwukrotnie względem Titana V, więc dajmy na to 3400 Mbps, niech ma nawet taką przepustowość, no to i tak lecimy na ponad 1200 giga na sekundę przepustowości. No właśnie, to jest dla mnie. Nawet więcej. A biorąc pod uwagę jeszcze, że ta karta ma mieć 18 tysięcy CUDA około, no to wzrosty mogą być konkretne. Pewnie rdzenie RT kolejnej generacji, rdzenie Tensor kolejnej generacji, usprawnienia IPC. No, z 80% na uwolnionych limitach, 60-70 na niej uwolnionych, czasami może dwukrotnie zwiększyć wydajność 90, może taka 4090. No, tylko 450-500 W to trzeba liczyć w defie na taką 4090, jeżeli chodzi o jej żarłoczność. No, w pełni się zgadzam. I tutaj mnie ciekawi jedna rzecz. Znaczy ciekawi. Prawda jest taka, że to jest inaczej, to jest scenariusz, który mógłby się wydarzyć. Tylko przy tym wszystkim stoi jedno. Już stoimy w momencie, kiedy karty są drogie. Nie dlatego, że kopacze, nie dlatego, znaczy częściowo dlatego, że ich nie ma, ale po prostu sami producenci wiedzą, że mogą za te karty kasować więcej, więc oczywiście, dlaczego mają tak. z tego nie korzystać? Że tak. Poza tym sytuacja na świecie jest taka, jaka jest. W każdym sektorze są wzrosty. Wszystko idzie do góry. No. Tu nie będziemy mówić dlaczego, co za tym stoi i tak dalej. Warto się tym tematem zainteresować na własną rękę. Wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Kto się ciekawi, a nie tylko traci czas na pierdoły, nie oceniając o to nikogo, no to dojdzie do pewnych wniosków. Także trzeba po prostu ten okres przeczekać i zaadoptować się do sytuacji. Tanio już było i nie będzie. No to dokładnie. Kto czeka, to się nie doczeka. Nie przez najbliższe lata, tak to wygląda. I idąc dalej tym tematem, to pojawia nam się rzecz ważna, czyli przy powiedzmy 4090 z HBM2, no i może zacząć się robić krucho pod nogami, naprawdę, mogą być nogi z waty, że tak to powiem. No powiedzmy, że teraz
cena 3090 konkretnej, mówimy o konkretnej karcie, to jest okolice 15-16 tysięcy złotych. 16 koła, no. No, powiedzmy coś takiego. Nie zdziwiłbym się, gdyby 4090 to były dwie dychy lekko. Wiesz co, pewnie tak, pewnie będzie za tyle do nabycia, natomiast cena startowa, podejrzewam, że wrzucą na 1700 albo 2000 dolarów. No, takie standardowe być. MRSP, no nie? Tak. Nie sądzę, żeby było 1599 dolarów jak 3090. A propos w ogóle 3090, powiem zaraz ciekawostkę, takie spostrzeżenie moje na wydajność kart już powiedzmy rok po premierze topowych względem wcześniejszych generacji. To ostatnio tak sobie przypominałem pewne rzeczy, oglądałem sobie materiały wcześniej robione, porównywałem wydajności i tak dalej, w ogóle też z pamięci jako użytkownik tych wszystkich kart, co nieco powiem. Ale myślę, że też będzie każdy, kto ma kartę w danym segmencie, na przykład kto ma 3090, za dobrą cenę sprzeda, niewiele dołoży do 4090, a jak może się okazać, jak dorwie blisko MRSP, no to jeszcze będzie dużo do przodu, jest taka szansa, tak? O to chodzi. Tak samo kto ma 3080 Ti, no to podobnie na 4080 Ti na przykład się przerzuci, niewiele dopłacając, albo będąc też do przodu. To jest kwestia, jak się śledzi rynek, w jakim momencie upłynnisz daną kartę, jeżeli ktoś chce robić płynne przechodzenie z generacji na generację. Nie wolno oczywiście sprzedać w popłochu za jakieś małe pieniądze, bo później człowiek siedzi na Integrze, tak jak zobacz było przed premierą Amper, ile osób się kozackich wersji 2080 Ti czy 2080 Super pozbyło za grosze, a później, żeby dołożyć do wydajności na przykład tak 2080 Ti, jak ktoś sprzedał za dwójkę i żeby mieć wydajność mniejszą nieco, nie, to nie jest tak, że 3070, dopiero 3070 Ti, z 2080 Ti leci mniej więcej web, jest troszkę od niej szybsza, ale 3070, no to jest wydajność w zasadzie mniejsza niż 2080 Ti i ma mniej VRAM, tak? Więc tak to wygląda. Te 5% powiedzmy 3070 za 2080 Ti siedzi czasem na 10%, kwestia jakie tam gry i tak dalej, jak karty poustawiane. No i co? I później, kurczę, musieli dopłacać po 2-3 patyki, żeby mieć 3070, nie? To albo jest dzisiaj siedzą na Integrach. A jeszcze... To jest kwestia, kto jak to po prostu obróci. Znaczy mnie w tym wszystkim bawi, tak znaczy bawi. To z jednej strony jest śmieszne, z drugiej tak naprawdę można było nie posłuchać, jeżeli, bo tutaj właśnie nawiązuję do tego, gdzie pamiętam pierwsze ogłoszenie wystawione na Bastion i twoje słowa, nie sprzedawajcie tych kart, bo będziecie siedzieć na Integrach, zobaczycie, co się stanie z cenami RTX-ów 3000. No tak, napisałem to analizując rynek, też na forach ludziom o tym pisałem. I na portalu, na którym od ponad roku już się nie wypowiadam i nie mam zamiaru, nie będę go reklamował, jego nazwy. Wiadomo, o jaki portal chodzi, ale nie. Ja już w ogóle nie tracę czasu na te portale, bo wiadomo, nie ma co gadać z ludźmi takimi, co tam przesiadują. Mimo tego, że są czasem ludzie też pozytywni, normalni, ale tak to szkoda energii na trollowisko, nie? No tak, ale idąc dalej, wiadomo, że są ludzie, którzy nie posłuchali, dobra, pożałowali. Z jednej strony jest to w jakiś sposób, powiedzmy, zabawne dla kogoś, no bo inaczej, ktoś na tym zarobił, ktoś na tym stracił, mogłeś posłuchać, mogłeś, ale z drugiej strony jest to też smutne, że ci tacy nieświadomi ludzie, powiedzmy, się tak trochę sami podpuszczają, no nie, to jest to, o czym tak, mówię bardzo. Tak, no, najgorsze właśnie jest to, że jak, bo też widziałem nieraz, jak ktoś świadomy sytuacji rynkowej pisał, nie róbcie tego, albo jest taka i taka sytuacja, bo to tam, wiesz, wyśmiewali, że a co ty gadasz, kurde, pewnie chcesz zarobić na nas i tak dalej, nie, w ogóle nie wiem, o co chodzi, nie? Dlaczego by miał ktoś zarobić, skąd ten kontekst łapali w ogóle, nie, gościu jakiś pisze, że nie sprzedawajcie karty takiej cenie, a kurde, mu tam cisną, że pewnie chcesz na nas zarobić. W ogóle nie rozumiem, o co im chodziło. Takie absurdy były. Zamotałem, ale serio, takie głupoty, no tak, że nie idzie złapać. Co ci ludzie mieli na myśli w ogóle? Skąd się jakaś alternatywna rzeczywistość im się chyba myliła jakaś, nie? Jest coś takiego. Ale myślę, że dziś powiedzmy mam... Bo ja to powtarzam ludziom i staram się o tym głośno mówić. Nawet w sytuacjach, w których powiedzmy, że nie chcę, gdzie czuję się jakoś tam powiedzmy osaczony na rejonie. To staram się ludziom pokazywać, że no popatrzcie, przydałoby się to zrobić trochę inaczej, albo nie sprzedawajcie, opanujcie się, popatrzcie, co się działo. Słuchaj, mam nadzieję, że ci teraz... Tak? No wiadomo, fajnie jest właśnie pomagać ludziom, ja też lubię zawsze coś tam, jak mam wiedzę na jakiś temat w różnych kontekstach, nie tylko hardware czy tam innych,
wieloma rzeczami się interesuje, no to coś tam doradzić, powiedzieć z własnego doświadczenia, podyskutować, merytoryczna dyskusja. Jak ktoś słucha, wyciąga wnioski, super. Ta sama osoba coś może mi przedstawić ze swojej dziedziny, w której ja w ogóle jestem zielony, totalnie nic nie wiem, istotnego dla mnie, dać jakąś wartość dodaną, informacyjną w jakiejś dziedzinie życia, o której mówię, ja nie mam pojęcia, a ta osoba się tym interesuje, pasjonuje i mi da jakąś ciekawostkę, którą później zbadam i dzięki temu na przykład jakoś zabezpiecza się przed jakąś sytuacją, czy na czymś zarobię i tak dalej, i tak dalej. Nie? To jest normalne, trzeba sobie radzić. I to jest fajne, że z ludźmi można sobie porozmawiać i na takich ludzi warto tą energię poświęcać, ale z kolei tak jak rozmawiamy, ktoś, wiesz, obrzuca błotem, gada jakieś głupoty i tak dalej, nie bierze nic do siebie, nie słucha, no to po co tracić czas na takie osoby, nie? Nie, no oni tak, wiedzą lepiej zawsze, a później narzekają. Wiedzą lepiej, a później narzekają. I tak to właśnie jest z tymi cenami kart, co przejście między Turingami a Amper, ogólnie Premiera i RDNA 2 i Amper, no to bardzo dobitnie pokazała, jak to wygląda na rynku. No. I nie ma co liczyć na to, że się to w najbliższym czasie zmieni. Będzie jeszcze drożej po prostu. No tak, dlatego dla wszystkich osób, które słuchają i jakoś tam nie są pewne, na poprawę sytuacji się nie zapowiada. Obyśmy się mylili, oczywiście będą sytuacje, tutaj jeszcze dodam, wejdę ci słowo i zaraz mów dalej, będą sytuacje, że będą spadki cen, wzrosty, spadki. Nigdy nie wolno się sugerować tym, że na przykład jak na tydzień, dwa czy miesiąc jest taki spadek, to już będzie cały czas spadek, tak? Zaraz pójdzie w górę. To po prostu trzeba z wyprzedzeniem dużym śledzić wielowątkowo te wszystkie trendy i wtedy można jakieś wnioski wyciągnąć, no i też z ludźmi, którzy ogarniają tematy, się konsultować po prostu. No dokładnie. Mów dalej. Znaczy ogólnie, naprawdę... Trzeba inaczej, jeżeli macie ochotę pozmieniać sprzęt i tu bardziej o to mi chodziło, jeżeli macie ochotę pozmieniać sprzęt, jasne, możemy pomóc, pogadać, posiedzieć, mamy grupę, na którą serdecznie zapraszamy. Właśnie, dobrze, zapraszamy, link w opisie do grupy Bastion Pasjonatów Fixed Team Hardware, odpowiadajcie na pytania, które są zadawane, bo w sensie jak, skąd trafiłeś na grupę i tak dalej, co cię interesuje i takie tam pytania antybotowe, że tak powiem, antyspammerskie, normalne, także odpowiadajcie na pytania, bardzo proszę, jakkolwiek nawet tak, chociażby, żeby było wiadomo, że ktoś tam chociaż czyta w ogóle o co chodzi, bo moderatorzy, których kilku mamy na Bastionie, mają takie też podejście, o które ja ich prosiłem, wywalać, jak ktoś nie odpowiada na pytania, no bo wiadomo, jak ktoś nie poświęci nawet sekundy na przedstawienie się, że tak powiem, no to dlaczego mamy go powitać w naszej tworzącej się społeczności. Mamy takie zasady, może się to komuś podobać, może nie. Zasady są, jakie są, trzeba ich przestrzegać i tyle. No. Tak teraz z Samirkiem na chwilę, bo mnie zaskoczyła jedna sytuacja, ale to zaraz ci opowiem, bo mam 70 stopni na każdym rdzeniu na procesorze i mnie ciekawi, co się właśnie stanęło się. Ale to zaraz. Idąc do brzegu, jeżeli... Macie możliwość, pytajcie, doradzimy, pomożemy na grupie, ale przede wszystkim, i to zawsze każdemu razem, jeżeli chcesz się bawić właśnie, czy to hardware, grafiki, procesory, całą resztę, naprawdę warto poświęcić 2-3 godziny, znaleźć merytoryczne, warte uwagi, czy to artykuły, czy tak jak naszą gadkę, powiedzmy, myślę, że jest wartościowa i można wiele rzeczy z tego wyciągnąć. Chaotyczna trochę i tak dalej, fajnie, bo taki spontan, no to normalna rozmowa. Nie? Więc czy tak jak spoko. Posty na Bastionie, zobaczyć tam, popatrzeć, poczytać, zorientować się, żeby raz, nie stracić, dwa, być zadowolonym z tego, co się kupi, co się sprzeda i żeby żyć sobie w takiej świadomości, że nie wydało się niepotrzebnie pieniędzy, bo powiem szczerze, ja zaczynając z hardware, do tej pory mi się odbija bardzo czkawka, jakie błędy popełniałem, jak rzeczy kupowałem, jak rzeczy sprzedawałem, jak nie orientowałem się na rynku. Na chwilę obecną to wygląda zupełnie inaczej. I mam słuchaj, ale każdy przechodził przez to samo. Każdy popełnia błędy, każdy się uczy, czy ty, czy ja, każdy po prostu. I to jest normalna rzecz. Trzeba się rozwijać. Dokładnie. I różne pomyłki są tego elementu procesem. Normalna sprawa zupełnie. Nie ma co tego w ogóle. No, dokładnie w pełni się zgadzam i dlatego naprawdę zapraszam na grupę. Warto się doedukować, coś sprawdzić, zobaczyć, pomyśleć, popatrzeć. Tak naprawdę nic poza waszym czasem to nie kosztuje, natomiast może bardzo pozytywnie wpłynąć, szczególnie i to myślę jest taka rzecz wyjątkowo, inaczej wartość dodana, to jest satysfakcja z tego, że ma się coś powiedzmy taniej, że sprzedało się drożej. Tak, to też jest fajne. I że każdy na tym skorzystał tak naprawdę.
Także no, ja to... tutaj dodam od siebie, że my oczywiście się w Xtreme Hardware zajmujemy głównie topowymi konstrukcjami, topem topów, natomiast ja wychodzę z założenia, że warto zawsze optymalizować koszty i bardzo często, bo jak zaczynamy, w ogóle tutaj dodam tak na szybko, współpracę z kimś, kto się zgłasza do nas, żeby mu zbudować konfig, to zawsze taką osobę pytam o to, jakie ma założenia, do czego ma ten konfig służyć, czy granie, czy praca, jeżeli jedno i drugie, to na co stawia i tak dalej, jakie są w kolejnym etapie, powiedzmy, jego zajawki kolorystyczne, jakie ma pasje, tak żeby kompa zrobić pełni indywidualnie. Kolejna sprawa właśnie optymalizacja kosztów, że na przykład mówię, że warto poszukać danego komponentu, ale w najbardziej atrakcyjnej, to jest dobre słowo, atrakcyjnej cenie, w jakimś tam sklepie, żeby była dobra gwara na to, bo wiadomo, że idziesz do jednego sklepu, idziesz do drugiego sklepu, w sensie idziesz, tutaj mi chodzi o sklepy internetowe, przykładowo, bo to jest najbardziej wiadomo teraz powszechne, no i jak tutaj by, szczególnie w polskich warunkach, no nie pójdziesz zazwyczaj do sklepu jakiegoś stacjonarnego i nie weźmiesz tam karty graficznej, nie kupisz, nie? Czy procka, takiego, który cię interesuje w topowego segmentu. No to wiadomo, sklepy internetowe, ale na przykład w danym sklepie masz płytę 2-3 stówy taniej niż w innym sklepie, tą samą, w innym masz na przykład proca stówę taniej i wiesz, o co chodzi, i parę stówek sobie uzbierasz, tak? Więc optymalizacja kosztów, bardzo ważna sprawa, cieszy też to samo przy zmianach, metamorfozach własnych komputerów, jak ktoś sobie zmienia jakieś komponenty, to też warto właśnie dobrze zrobić sobie rozeznanie na rynku, w dobrym momencie sprzedać, najlepiej właśnie karty graficzne, żeby absolutnie nie tracić na nich, albo być do przodu nieraz, jeżeli się w dobrym momencie to wszystko kupi i w dobrym momencie sprzeda, albo też będzie się po prostu na zero, albo marginalnie się doinwestuje do nowego sprzętu, no to najlepiej karty graficzne wymieniać co generację. Szczególnie top topu ma to do siebie, że najmniej się na nim traci i można płynnie robić zmiany. I ogólnie wysoka półka. No. To tak naprawdę może idźmy powoli ku brzegu, że tak to powiem. Mam nadzieję, że podcast ci podobał, że wnieśliśmy coś ciekawego, opowiedzieliśmy coś Mieliśmy ciekawego. Parę tematów poruszyć, a w sumie ponad godzinę nawijamy o kartach graficznych, ale to dobrze. Pierwszy podcast, wyciągniemy wnioski, przesłuchamy, co na następny raz usprawnić od was. Też fajnie by było feedback mieć, napiszcie w komentarzach, co byście dodali, o jakich tematach chcielibyście, żeby gadać. Też pierwszy taki podcast właśnie robimy, więc z Darkiem się fajnie gada, myślę, że Darkowi ze mną też, chociaż ja za dużo, kurna, myślę, zaczynam nawijać, a zawsze tak mam ze sprzętem, tego się obawiałem, że będę napierdzielał jak psychopata karabin maszynowy o tych konstrukcjach, sprzętach i tak dalej, no ale to jest pasja, efekt uboczny, więc też możemy w zasadzie nie kończyć, bo gadamy, ile w sumie masz tam na liczniku? Wydaje mi się, że to jest już godzinka. A to jeszcze z 8 godzin można. Nie no. To znaczy tak, może coś ode mnie, to znaczy raz feedback, bardzo chętnie. Z drugiej strony, rzecz ode mnie najważniejsza tak naprawdę. Co was jako słuchaczy interesuje? O czym chcielibyście posłuchać? Co was ciekawi? Co was trapi? Co jest taką rzeczą, która nie da wam spokoju? To mnie bardzo ciekawi i o tym bardzo chętnie bym posłuchał. No w sumie fajne pytania. Poczytał i ciekaw jestem. I liczę na taki właśnie mocny feedback pytaniowy, a my zrobimy może po prostu, może nie jakieś Q&A, natomiast postaramy się znaleźć odpowiedzi na wasze pytania w sposób skrajnie rozbudowany, tak to ładnie nazwę. Tak, no właśnie w formie takiej dyskusji, natomiast ja tak dodam od siebie, że ja bym się skupił właśnie na pytaniach, jakie was tematy najbardziej interesują, bo jeżeli chodzi o formę, to my sobie to przeanalizujemy, ja też sobie będę analizował przy montażu, przy dobieraniu muzyki i tak dalej, tego materiału, ja lubię zawsze każdy taki element, w który się wkręcę, rozbijać na czynniki pierwsze i usprawniać, gdzieś idę, na spacer, czy na rower, czy coś, to zaraz mi ktoś wpada, myśl jakaś i kurde, o, to usprawnić. I będę sobie z Darkiem oczywiście myślał, jak to usprawniać, więc każdy podcast na pewno będzie miał tendencje rozwojowe. To też jest fajna sprawa, więc zawsze warto wszystko ulepszać, usprawniać, jak coś człowiek robi. Miła zajawka, ulepszanie. No, tak samo jak z kompami w sumie. Dokładnie. Choroba taka zawodowa. Dobra, to w takim razie chyba będziemy się żegnać. Dziękuję ci bardzo za mile spędzony wieczór przy nagrywaniu. Dzięki również wzajemnie. Fajnie pogadać było. No i do usłyszenia. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiamy was jeszcze raz serdecznie. No i zostawcie komentarze, dajcie lajka,
ja generalnie nigdy o tym nie mówię, ale to jest istotne jednak, jeżeli chodzi o zasięgi, zwiększanie. Także jak komuś się nie podoba, to niech ładuje tą tam łapę w dół. Szkoda, że jest w sumie nie widać teraz, nie podoba mi się, ale jak tam się komuś nie podoba, to niech klika nie podoba mi się, a w każdym innym wypadku podwójnie podoba mi się. No i subskrybujcie kanał, kto jeszcze nie zasubskrybował, polecajcie też Xtreme Hardware. Zapraszam również na Bastion Pasjonatów, Xtreme Hardware, tak jak mówiłem wcześniej, link w opisie. No i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych materiałach. No to w takim razie liczymy na feedback i do usłyszenia. No, dawajcie w komentarzach info, jak tam wam się podoba i jesteśmy w kontakcie. Niebawem wracamy z kolejnymi materiałami. Wlecą budowy konfigów, Fangor, Atlantis, omówienia różnych sprzętów, no i kolejne teściki, ale to zobaczymy, jak to tam czasowo będzie wypadać z frekwencją materiałów na YouTubie. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego, pozdrawiamy was. Hej. Cześć.